Z nami w studiu są kolejne gościnie, podcastmistrzyni Helena Jędrzejczak, członkini Rady Naczelnej ZHP. Czuwaj, cześć. I online harcmistrzyni Aleksandra Gawlikowska-Sroka, wiceprzewodnicząca ZHP. Czuwaj. Czuwaj. Od kilku miesięcy Rada Naczelna działa nad projektem Sedno. Olu, co to za projekt, na czym polega oraz oczywiście dlaczego Rada Naczelna w ogóle zdecydowała się go rozpocząć? Sedno to ogólnopolska dyskusja na temat cen, misji i wizji związku. Naprawdę jest to odpowiedź na zadanie, wyznaczył nam Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2022. Odpowiadamy na to zadanie, organizując ogólnopolską dyskusję, ponieważ świat wokół nas się bardzo zmienia. Jest dynamiczne i w nas, jako w grupach aktywnych i chcących odpowiadać na bieżące potrzeby, rodzi się pytanie, czy te cele, które są zdefiniowane w statucie, nasza misja jest nadal aktualna. Czy w tym dynamicznym świecie nadal odpowiadamy na potrzeby, czy realizujemy te wyzwania, które stoją przed nami. Stąd rozpoczęliśmy tę ogólnopolską dyskusję o nazwie Sedno. Dziękujemy. Wiemy już, jakie cele obraliście sobie dla tego projektu, ale Heleno, jakich efektów się spodziewacie? Co chcecie osiągnąć przez te spotkania? Te spotkania, ponieważ jest to dyskusja ogólnozwiązkowa, mają nam pomóc w zaproponowaniu zapisów do nowego statutu w tym obszarze ideowym, to znaczy właśnie celów ZHP, charakteru naszej organizacji, tego, do czego dążymy, ale to nie wszystko, bo bardzo ważne jest to i w sumie stawiamy to jako główny cel, żebyśmy wrócili do rozmowy o wartościach, do tego, o co nam chodzi w tym ZHP, co jest sednem ZHP, bo wiemy, że wychowanie, ale tak jak Ola powiedziała, świat się zmienia, więc dyskutujemy po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób wychowywać, jaka powinna być nasza organizacja. Chcemy i o tym, czy chcemy zmotywować naszą organizację do rozmawiania o tym i chcemy zaproponować albo nowe zapisy do statutu, albo stwierdzimy po tej dyskusji, że niczego nowego nie potrzeba. Olu, a jak wygląda taka przykładowa dyskusja z cyklu Sedno? Przede wszystkim, czego mogą spodziewać się i uczestniczki, i uczestnicy? Ja może powiem w ogóle o całym cyklu, który obejmuje Sedno, bo to nie jest tylko pojedyncza dyskusja, o której w tej chwili mówimy online. To jest cały cykl prac. Rozpoczęliśmy już we wrześniu taką konferencję instruktorską, która odbyła się stacjonarnie w Warszawie. Bardzo cieszymy się, że wzięło w nim udział około 100 instruktorek i instruktorów. Potwierdzenie tego, że temat jest ważny i że chcemy o tym rozmawiać, mamy swoje wątpliwości, mamy swoje pomysły i potrzebujemy to przygotować. To był pierwszy etap, takie spotkanie, dyskusja real w Warszawie. Natomiast kolejny etap to są konferencje, spotkania i dyskusje online. Zaplanowaliśmy 7 takich spotkań, które już się odbyły. Kolejne co 2 tygodnie odbywają się online, na które serdecznie zapraszamy. Najbliższe już do 2 stycznia. Na zakończenie naszych spotkań online odbędzie się również konferencja stacjonarna 6 kwietnia w Warszawie. I wtedy dopiero będziemy wypracowywać materiały finalne. Natomiast to jest oczywiście nie koniec, bo naszym zamierzeniem jest prawie obsadzenie we wszystkich instruktorów potrzeby rozmawiania o tym, co jest sygnałem harcerstwa, nie tylko w zamkniętych spotkaniach online, również w zamkniętej konferencji na miejscu, którą my organizujemy, ale przede wszystkim podejmowanie dyskusji w swoich środowiskach. W kółcach, w porąbiach, do czego bardzo gorąco namawiamy i aby ułatwić te spotkania, aby stały się naprawdę taką późnią informacji, wiedz, dyskusji, przygotowaliśmy
szereg materiałów, które pozwolą zrealizować takie dyskusje w lokalnych środowiskach, które są również dostępne na stronach Rady Naczelnej. Olu, a do kogo skierowane są te dyskusje? Kogo na nie zapraszacie? Zapraszamy wszystkich instruktorów, również harcerzy starszych, jeżeli wędrowników, jeżeli są zainteresowani, mogą się przysłuchiwać, mogą brać udział w takich spotkaniach, ale przede wszystkim wszystkich instruktorów. Od tych najmłodszych do najstarszych dla nas ważne jest spojrzenie wszystkich pokoleń, bo tylko współpracując razem, czerpiąc od siebie nawzajem, jesteśmy w stanie wypracować to, co jest dla nas jako dla związku najważniejsze, najbardziej aktualne, co pozwoli nam trwać tak naprawdę dalej w tym budowaniu rzeczywistości i zmienianiu świata. Heleno, Ola już wspomniała o tym, że dyskusje mogą odbywać się także w naszych i waszych środowiskach. Jak można przygotować się do takiej dyskusji sedno odbywającej się w środowisku gdzieś w Polsce? I przede wszystkim, co możemy zrobić, żeby faktycznie ją w odpowiedni sposób przeprowadzić? To nawet nie jest tak, że mogą. Chcielibyśmy, że bardzo chcemy, żeby te dyskusje się odbyły. Te dyskusje online są swego rodzaju dodatkiem. W nich rzeczywiście może wziąć udział każdy instruktor i instruktorka. Natomiast ta dyskusja będzie ogólnozwiązkowa tylko wtedy, kiedy odbędzie się w Chłopcach i w Chorągwiach. I na tym bardzo nam zależy i bardzo Was zachęcamy do tego, żeby je organizować. Informacja o tym została przesłana do komendantek i komendantów Chorągwi i przewodniczących rad Chorągwi, w których opisujemy, po co to robić i jak to robić. Jeżeli chcecie, żeby taka dyskusja odbyła się w Waszym środowisku, to warto się odezwać do swojego komendanta czy komendantki Chłopca, ale też tak jak Ola powiedziała, na naszej stronie sedna na SharePoincie, to jest podstrona na SharePoincie Rady Naczelnej, są materiały, które przygotowaliśmy. To są dwa konspekty dyskusji, tak żeby każdemu było łatwiej ją poprowadzić, żeby nie musiał tego wymyślać od zera. Są to też materiały pomocnicze, ponieważ mamy na tych dyskusjach rozmawiać o wyzwaniach współczesnego świata, to jest tam też taki materiał pokazujący je na podstawie badań, rzetelnych badań socjologicznych, politologicznych. Mamy tam też jeszcze inne materiały pomocnicze, tak żeby tę dyskusję było jak najłatwiej przeprowadzić. I to, co jest ważne, my musimy dostać z nich wnioski, więc też na tej naszej stronie, na SharePoincie, jest formularz do ich przesyłania. Więc co trzeba zrobić, żeby taką dyskusję przeprowadzić? Trzeba wyjść z inicjatywą i wierzę, że każdy instruktor, instruktorka jest w stanie to zrobić. Na pewno nie chcemy, żeby to było, wiecie, jakoś tak z partyzanta, więc koniecznie skontaktować się ze swoim komendantem czy komendantką Chłopca. Myślę, że to może być też coś fajnego na kursie instruktorskim, takie dyskusje. Wiem, że na kursach na przykład w Chorągwi Dolnośląskiej, na kursie podharcmistrzowskim taka dyskusja się już odbyła. Natomiast ja podkreślę, to jest super ważne, bo dyskusje online są na dość szczegółowe tematy, natomiast dyskusje w środowiskach powinny być podstawą, więc mam nadzieję, że one się odbędą. Też mamy taką nadzieję i bardzo Was do tego zachęcamy. A Ty, Heleno, wspomniałaś o wnioskach, które są Wam potrzebne. Olu, może zdradzisz nam, czy już z tych dyskusji, które się do tej pory odbyły, macie jakieś wnioski i możecie się z nimi podzielić? Ja myślę, że na pewno możemy uchylić, chyba nie rąbka tajemnicy, ale takich naszych spostrzeżeń po tej naszej ogólnopolskiej konferencji w Warszawie i tych trzech spotkaniach, które się odbyły online, ale również z takich informacji zwrotnych od uczestników spotkań, konferencji, którzy rozmawiają w swoich Chłopcach, że tak naprawdę pewne wartości, które są zapisane i które są zdefiniowane w naszych dokumentach związkowych, takich jak statut, są ciągle aktualne. Myśmy ostatnio rozmawiali o tym, jakiego człowieka w związku chcemy kreować. I wyłonił się obraz człowieka przede wszystkim uczciwego, przede wszystkim otwartego, kreatywnego i działającego. Tolerancja, myślę, że w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna, bo widzimy, ile
złego może się zdarzyć, jeżeli tej tolerancji zabraknie. I to jest ważne, że mówimy wszyscy jednym głosem i różnimy się czasami co do pewnych zapisów, ale tak naprawdę z tych naszych spotkań wyłania się taka jedna myśl i jesteśmy zgodni co do tych najważniejszych misji, co do najważniejszej misji i celu związku. Rozmawiamy. Te dyskusje odbywają się na Teamsach, więc są dostępne dla wszystkich instruktorek i instruktorów, którzy posiadają konto w domenie ZHP. Jest to niezbędne, ale każdy z nas ma obowiązek to robić. Natomiast informacje o nich znajdziecie w kilku miejscach. Jest to nasza strona na SharePoincie, którą nieustająco reklamuję, ale mamy też wydarzenie na Facebooku. Jest to wydarzenie założone przez profil ZHP. Jak wpiszecie Sedno w wyszukiwarkę Facebooka, to mam nadzieję, że się wyświetli. A ja mam prośbę, dołączcie do tego wydarzenia i promujcie je w swoich środowiskach i tam pojawi się zaraz post o tym, jakie dyskusje czekają nas w przyszłym roku. To będą jeszcze co najmniej 4 dyskusje i są podane ich tematy. Najbliższy temat, ten 2 stycznia, to ZHP w zmieniającym się świecie. I w tym wydarzeniu pojawiają się wspomnienia o kolejnych dyskusjach. Musimy jeszcze podsumować te 3 dotychczasowe i wtedy wrzucimy to na SharePointa. Natomiast śledźcie nasze wydarzenie na Facebooku i śledźcie SharePointa Rady. Ja myślę, że my podlinkujemy tutaj na dole w opisie te wszystkie miejsca. I Olu, Heleno, dziękujemy. Na wszystkich możliwych portalach, ponieważ jest to ważne, dotyczy nas wszystkich i tak naprawdę dotyczy kolejnych pokoleń. Bardzo fajne jest to, że te nasze bieżące prace są też umieszczane na tych podstronach i można na bieżąco patrzeć, co z tego wypływa się. Koniecznie, i to jest też prośba do Was, do naszych widzów, żebyście promowali dyskusję Sedno w swoich środowiskach. I brali w nich udział. Dokładnie. A Wam, dziewczyny, dzięki, że dołączyłyście do nas w studio. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na konferencji i na najbliższych dyskusjach Sedna również z naszymi widzami.